Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich moich ukochanych subskrybentów i widzów. Dziś, zgodnie z obietnicą, przygotowujemy na obiad nie byle co, bitki wołowe. Bitki wołowe. Mięso już potraktowałem brutalnie tym narzędziem, więc już oszczędzę Państwu tego właśnie hałasu i tego całego zamieszania. Jest już zbite. Bardzo ładna wołowinka mi się trafiła, więc skorzystam. Kroiłem na plastry mniej więcej grubości centymetr, to półtora. Rozbite zostały, tak jak widać, bo to mniej więcej taki wychodzi kawałek z tego. O, więc spokojnie mogłem poprzedzielać na pół. No i tak jak tłuczę się tak, żeby było mięso, a nie dziury, więc tak z wyczuciem. Nie myśleć o kimś, kogo się nienawidzi, że tu i on leży i ja go tu mogę, czy ją, prawda? Nie, trzeba z wyczuciem, z wyczuciem. Mniej więcej tu jest tej wołowiny 40 deko. No, sporo nawet tych, ponieważ było duże te plastry, więc po podzieleniu będzie sporo porcji. Potrzebujemy do tego jeszcze mąkę. Mąkę, wkroję cebulę. Buraczki będą się troszeczkę dusiły z masełkiem, z solą, cukrem i odrobiną kwasku cytrynowego. Mam pokrojone i podsmażone pieczarki. Buraczki, o których wspomniałem, jeszcze będą się dusiły. Mam do pokrojenia cebulkę, mąkę i przyprawy. Kminek mielony, ziele angielskie, ze 3 listki laurowe, sól oczywiście, mąka do otoczenia mięsa i składnik tajemniczy. Nie wszyscy go mają, ja mam, dlatego się pochwalę. Naleweczka wiśniowa mojej własnej produkcji. I to będzie taki składnik, jeżeli ktoś nie ma nalewki wiśniowej. Można dodać później do tego sosu czerwone wytrawne wino. Nie zaszkodzi, a bardzo pomoże. Oczywiście można również dodać grzyby leśne. Ja mam co prawda grzyby leśne, ale już zapomniałem o nich w fazie przygotowań, bo one by się musiały moczyć całą noc, odstać i tak dalej, i tak dalej. Pojechałem po łatwiźnie pieczarki. Zaczynamy. I podgrzewam olej. Ponieważ było zainteresowanie dotyczące naczynia, w którym robiłem żeberka, powiem, że te naczynie kupiłem w takiej dość dużej sieciówce, niestety nie polskiej. Natomiast zapłaciłem za to naczynie coś około 100 zł. Jest już u nas chyba trzeci rok. Stale na nim coś robię. Jest naprawdę rewelacyjne. Nic nie przywiera, nic się nie dzieje. Super. Można dusić i smażyć, jak widać, fajne ma dno. Wrzuciłem tu troszkę smalcu i trochę oliwy. I teraz rozgrzewa mi się tłuszcz, a ja będę przygotowywał mięsko do wrzucenia. No, zaczynamy. Obtaczać troszkę w mące. I na tłuszcz. Obtoczyć w mące. O. I na tłuszcz. Obtoczyć w mące. I jedziemy dalej. O. Tłuszczyk sobie skwierczy. Mhm.
Powiem Państwu taką w sumie prawie jak anegdotę, ale przypomniała mi się w momencie, kiedy biłem tę wołowinę. Miałem kolegę, który był zapalonym grzybiarzem. Potrafił pójść do lasu pobliskiego na 15 minut i wrócić z wiadrem prawdziwków. No i kiedyś Zbyszek poszedł do lasu, wrócił z grzybami, no ale spotkał dwóch kolegów. Godzina była wczesno popołudniowa, tamci byli spragnieni, coś tam ze sobą mieli, chodź Zbyszek, łykniemy. No i łyknęli. A Zbyszek najpierw wrócił do domu i postawił grzyby na gazie, bo miał je robić tam w jakiejś zalewie. No ale dobra, zrobili pół literka. Zbyszek sobie przypomniał, że przecież ma grzyby na gazie. No to chodźcie, zrobimy sobie drugie pół literka pod te grzybki. No ale niestety gaz ustawił za duży i z tych grzybów całego gara zrobiło się trochę czarnej mazi na mnie. Ponieważ już mieli lekko w czubie, Zbyszek stwierdził, dobra, to coś tam przecież moja żona w zamrażarce ma, to jakieś kotlety się weźmie i się usmaży. Któryś mu tam krzyknął, tylko pamiętaj, że schab to trzeba zbić. No i tak się stało. Wróciła żona kolegi, no zrobili, sprawa załatwiona. Żona kolegi wróciła z pracy, weszła do kuchni, po czym wybiegła z wrzaskiem, ściągając wszystkie możliwe służby, pogotowie, policję, cokolwiek. Ludzi się zbiegło, po prostu kto żyw przybiegł, bo ta z histerycznym wrzaskiem darła się. Ludzie ratunku, ludzie ratunku. Jaki widok zastała policja i pogotowie, jak przyjechali? Cała kuchnia była we krwi, łącznie z sufitem. Wyobrażacie sobie? Calutka kuchnia we krwi. Któryś z policjantów wszedł głębiej do mieszkania, szukając zwłok. Znalazł trzy trupy. Jednego na wersalce, drugiego na fotelu, trzeciego opartego o resztki jedzenia na stole. Śpiących. Potem się sprawa wyjaśniła. Zbyszek pomylił pakunki i zamiast schabowego wyciągnął wątróbkę. No jak zaczął napitalać tym tłuczkiem, no to wiadomo, jak się mięso zachowało. Dziękuję. Teraz tak, smażymy. Smażymy, trzeba to doglądać, bo inaczej nam się tutaj będą działy dziwne rzeczy. Ale proszę bardzo, zobaczcie, jak ten rondel wspaniale reaguje na kontakt z mięsem. Jedna strona prawie. A, muszę trochę wrzątku mieć, bo to się zalewa wrzątkiem. Dobra, czajnik nastawiony. Teraz patrzymy. Dobra, jedziemy na drugą stronę. Jak widać, jedną stronę już mamy właściwie i obie strony już są gotowe. Mocniej nie będę przysmażał, bo to ma się mięsko dusić później. I wrzucamy cebulkę. Dużo cebulki. O, może wystarczy? No tak mi się pochlastało. Co prawda bitki wołowe lubią cebulkę, ale co za dużo, to podobno i nawet krówka nie chce zjeść. Dobra. O. Pozwolimy cebulce troszkę tutaj się zanurzyć głębiej. O. I dosłownie niech się to chwilę razem przemiesza. Zapachy i cebulka złapie trochę temperatury. No, cebulka nam się troszkę tutaj zadomowiła. A teraz wrzucimy, proszę Państwa,
pieczarki. Niech sobie tu dojdą. O, jest. Niech sobie dojdą pieczareczki. Mamy tu już i cebulkę, i pieczarki. Teraz należy zacząć mięso dusić. Zalewam gorącą, niedawno zagotowaną wodą. Niedużo, na tyle wystarczy, bo i tak pewnie trzeba będzie dolać, ze względu na to, że zrobimy tego sosu dość obficie. O. Teraz wrzucimy ze 3 listki laurowe, sypniemy ziela angielskiego i trochę kminku mielonego. Soli ociupiny. I kochani, składnik, który mi się lubią najbardziej. Nalewka wiśniowa. No tak, prawie że setuchnę wlejemy. A co? Alkohol i tak wyparuje, a smak zostanie. No. I teraz mamy luz bluz. Możemy sobie pójść na przykład do ogródka albo na spacerek. W tym rondelku to się może pyrkotać nawet i spokojnie 1,5 godziny. No, a w tak zwanym właśnie, żeby się nam nie nudziło, no to mamy buraczki. Już tu troszkę masła wrzuciłem. Gaz też nie za duży, podobnie jak, bo pod wołowinką tylko, jak rosół, ma się pyrkotać. A tu będziemy teraz robili buraczki. O, one już są ugotowane i starte, więc ociupinę wody, dosłownie, żeby się nie usmażyły na spodzie. Trochę masła. Łyżeczka brązowego cukru. I szczypta soli. O. Soli nie za dużo, bo szkodzi podobno. A masło jest dobre na oczy. Mojego kolegi dziadek smarował kanapki z obu stron. Jemu żona zabierała, a on to próbował ukryć. Bardzo śmieszny starszy pan. Dobra, jesteśmy gotowi, czekamy dalej. Tak wyglądają żeberka, które... bitki wołowe, które już są właściwie gotowe. Pozostaje nam tylko dodać 2 składniki. Śmietanę. Najpierw ją trzeba trochę przygotować, żeby nam się nie zważyła w momencie, kiedy wlejemy ją do gorącego. O. Wziąłem taką gęściejszą 18. I czyż to nie jest Bajlandia? Ale to nie koniec, proszę Państwa, ponieważ za chwilę będziemy do tego przygotowywać jeszcze drugi główny składnik, a mianowicie zrobimy kluchy półfrancuskie. O! Jeszcze mam tu śmietanę. Thank you.
Dobra. Tak wyglądają bitki wołowe. Teraz dodamy jeszcze taki zagęstnik, troszkę i poprawiacz smaku. Mianowicie bardzo lubię ser pleśniowy. On się rozpuści i doda takiej nutki dekadencji. A tylko, żebym nie wrzucił przekładkowego papierka. I wystarczy. On się za chwilę rozpuści. Wymieszamy. A w tak zwanym międzyczasie wstawiam wodę i będziemy robić kluski półfrancuskie. Prawdopodobnie wszyscy wiedzą, jak się robi kluchy półfrancuskie. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, no to będzie miał okazję zobaczyć, jak się to robi. Zgodnie z ustaleniem teraz robimy kluchy półfrancuskie. Mąka. Zwykła pszenna mąka. 8 łyżek mąki. Jajeczko. Na tę ilość mąki jedno jajko wystarczy. Miąższamy i dajemy wodę. Wlewam wodę i mieszam sobie, bo konsystencja musi być taka dość gęsta. A tutaj poszło pół szklanki wody. Jest szczyptę soli. O. Szczypta soli. Wodę do gotowania już mam nastawioną. Chyba będzie dobre. Tak? Tak. Resztę wody mogę sobie łyknąć. O. I teraz czekamy, aż się woda zagotuje i będziemy robić. Wodę posoliłem. Sól sypie się do garnka z gotującą albo gorącą wodą. Nie do zimnej, bo inaczej stal zmatowieje. Teraz robimy ciasto. Znaczy, robimy kluchy. I to jest szybka sprawa. Troszkę nagarniamy. O. Pować gotowy makaron, który tak na dobrą sprawę nie wiadomo co zawiera, można sobie właśnie zrobić tak. Moja babcia robiła makaron od początku do końca. Czy to na rosół, czy do innych potraw. Ja tego nie będę robił. To był cały stół zasłany, blat roboczy w kuchni. Zasłany tymi rozwałkowanymi plackami z ciasta, które najpierw się suszyło po rozwałkowaniu, a później było zwijane i dopiero krojone. Oj, 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 ale to był makaron, słuchajcie. Oj, tak. Więc tu, gdzie można w miarę szybko jeszcze sobie pomóc, to czemu nie? I zaraz będzie po wszystkim. Weźmiemy łyżkę cedrakową. O.
tak się ciasta nie było zbyt wiele, więc gotują się chwilę dosłownie. Od zagotowania, nie wiem, 2-3 minuty. No i teraz czekamy, aż się ugotują. Gotowe. Kluchy półfrancuskie. Wykładamy na półmisek. Już. No i teraz zrobimy coś, na co czekaliśmy bardzo długo, a mianowicie kluseczki. Tu mamy nasze mięsko. Mamy buraczki. Pozostaje mi tylko życzyć Państwu i sobie smacznego. I do zobaczenia.